Jak po świętach? Ktoś zadał takie pytania? Nie, no fajnie. W tym roku były długie święta. No, ale już wczoraj przepaliłyśmy te wszystkie pierogi. I bigosy, i w ogóle, także spoko. Były dosyć długo, także dało się odpocząć. Tak, grałam, ale myślę, że to większość siatkarek grało na różnych pozycjach w swojej karierze. Ja zaczynałam od przyjęcia i dosyć długo grałam na przyjęciu. Jedyną pozycją, na której nie grałam, był środek i libero. Nie, a i rozegranie też nie. No to w sumie grałam tylko na przyjęciu i na ataku. To mnie przestawiono, ponieważ mam lewą rękę, a leworęczne zawodniczki, no, są to zawodniczki zazwyczaj prawoskrzydłowe, bo niby tak jest lepiej do ataku. No jest bomba, nie? Tylko bomba i bomba. I w sumie moim zadaniem jest tylko, tak jak brzmi nazwa, atakująca, więc muszę atakować z najtrudniejszych piłek i w sumie powinno na mnie się opierać atak i siła ognia. Nie zawsze tak jest, ale no na tym polega rola atakującej. Ale nie ukrywam, że jak kiedyś grałam na przyjęciu, to też było fajnie. Moją największą miłością jest Lolusia. Mój dog, moja psina. I tak już się śmiejemy, że nawet moja rodzina się ze mnie śmieje, że trochę fisiowałam na jej punkcie, ale tak naprawdę jak mam wolny dzień, no to lubię gdzieś iść na spacer do lasu i się z nią przytulać cały dzień. To jest moja miłość druga. No i lubię wycieczki w góry po sezonie, lubię w góry jeździć. Nawet może nie bardzo, ale góry lubię. Atmosfera, zacznę od pierwszego, atmosfera w drużynie i w szatni jest bardzo fajna, ale nie można wyjawiać tutaj naszych tajemnic, co tam robimy i o czym rozmawiamy, bo to są tajemnice nasze szatniowe, ale atmosfera jest bardzo dobra, zwłaszcza nieraz po treningu. A jaka jest moja rola? Nie wiem, chyba nie mam roli, to trzeba by się zapytać kogoś innego, bo ja nie wiem. Nie mam roli otwierającej, zamykającej drzwi albo puszczającej muzyki. Po prostu jestem smokiem, nie? Nieraz zrobię jakiś rzut śmieszny, może. Coś tam śmiesznego. No wczoraj zrobiłam taki śmieszny pat, to się śmiały, że to jest. Nie, na treningu. Mam tak nieraz, że mi po prostu taki instynkt. Weterynarzem. Zawsze chciałam być weterynarzem. I zawsze wszyscy przynosili z podwórka nam na przykład jakieś ranne ptaki ze skrzydłem, ja je leczyłam z moją mamą, albo na przykład koty i miałam pełno zwierząt, w ogóle miałam wszystkie zwierzęta jakie możliwe, chomiki, myszki, szczura nie miałam, ale miałam myszki, psy, króliki, nawet kiedyś wzięłam królika, okazał się wielkim zającem, wielkim i miał być miniaturka, a ważył chyba z 15 kilo, taki wielki był, jejku, mama tu w ogóle się śmieje do tej pory. No i zginął tragicznie niestety, ale miałam wszystkie zwierzęta w ogóle i zawsze chciałam być weterynarzem, no ale to... No myślę, że dobrze jest, bo weterynarz to nie tylko leczy domowe psy, ale też psy na przykład krówki i świnki musi przyjmować porody i wkładać ręce tam, gdzie nie trzeba i tego chyba bym nie dała rady robić. Nie wiem. Też się nad tym zastanawiam, ale nigdy tak nie miałam i to jest pierwszy w ogóle sezon. Ale nie tak dużo, bo dwie chyba się zniszczyły. No dwie i więcej nie będzie. To będzie na szczęście, bo to jedna jest na Puchar Polski, może jeszcze jedna będzie, a druga jest na Mistrzostwo Polski, może jeszcze jedna będzie na Ligę Mistrzów. To ofiaruję ją. Wszystkie. Ale najbardziej chyba już dużo ludzi wie, że lubię to Fifi i Raffaello. Więc nawet na te święta dostałam tyle słodyczy, że szafeczka jest zapełniona i śmieję się, że wystarczy mi do świąt wielkanocnych, ale już wczoraj zaczęłam
Tak, opróżniam. A dzisiaj do śniadanka też poszły 2 cukierki, także słodycze to jest moja słabość. Klasyka. Bo od SMS-u, jak byłam w szkole mistrzostwa sportowego, tam mnie jest jedna z zawodniczek bardzo znanych teraz nazywała, tak? Ponieważ jeszcze nie... Z tego co pamiętam, to Agata Sawicka. Nie wiem, czy ona to pamięta, ale jak przyszłam do SMS-u, miałam chyba 14 lat, 13. Tam malutka byłam jeszcze taka. I dziewczyny te starsze, to one w ogóle nie znały naszych imion za bardzo. I po prostu mówiły, że ta ze smokiem, ta co ma smoka, a miałam wtedy już tatuaż na smoka. No i tak się wzięło, że ta co ma tego smoka, smoku i później było smoki. Ale mówią, że się już upodobniłam do smoczycy ze Szereka. Także. Zawsze pytają się o autorytet albo wzór siatkarski, ale tak naprawdę no to nie mam takiego. Na pewno imponuje mi Mariusz Wlazły, który od wielu lat jest dla mnie najlepszym atakującym w Polsce i nawet można powiedzieć, w Polsce to już bezkonkurencyjne, ale też na świecie. Ale taki życiowy autorytet, no to wydaje mi się, że moja mama. Moją ulubioną współlokatorką i moją najlepszą koleżanuśką sportową siatkareczką jest Majunia Tokarskunia. Majeczka moja kochana, z którą wiele lat dzieliłam pokój i tam i ówdzie, bo zdarzyło nam się grać i w Dąbrowie, i w Sopocie i jeszcze gdzieś tam. Także Majeczka. Majeczka, bo ona taka sobie siedziała i ona w ogóle wysłuchała, coś tam sobie siedziała i nic nie mówiła i w ogóle super, super ze sobą żyłyśmy. I w ogóle to jest moja jedna z najlepszych koleżaneczek. I fajnie, że zadała to pytanie. To jest to pod promie! To jest to pod promie, no to jest pod promie. Ogólnie to Majeczka wie, co z nami na wylot. Pod promie, no w tamtym roku czy tam 2 lata temu, pojechałyśmy na mecz do Rzeszowa i Majka weszła na podpromie i mówi: to jest to podpromie, to jest ta sala, że wydała nam się w ogóle bardzo malutka, bo ona w telewizji to zawsze jest po prostu ogromna. Szok jest w ogóle, że taka sala, a tutaj taka mała. No i ogólnie nasze powiedzenie, ostatnio jak byłyśmy na meczu w Rzeszowie, to napisała mi Majka: to jest to podpromie. Jestem na podpromiu w ogóle, także tak. Pierwsze słyszę. Myślę, że poza kolorem włosów to nie widzę żadnego podobieństwa i nigdy mi nic, nikt tak nie mówił. Tak, z każdej dziedziny kogoś innego. Na przykład lubię Don Guralesco słuchać. Ostrego właśnie, Andzia mnie wkurzyła tym zdjęciem z Ostrym ostatnio. No właśnie, nie powiedzieliście, że tutaj jest. I zawsze nie mogę. Ale lubię też Florence and the Machine, lubię Coldplay, lubię Kings of Leon, na przykład z takiej kategorii. No i też lubię polskiej dużo muzyki, takiej starszej, nie? Na przykład jak puszczam, no to z moją mamą sobie śpiewamy, nie? Na przykład jakieś breakouty, coś, aż mama tam jest zadowolona, że słucha ze mną takiej muzy. Idę na trening, na pewno, i nie traktuję tego, co robię, jako moją pracę. Świństwo to pytanie. Nie! I w tym roku właśnie pokażę, że tak nie jest, że nie, bo nie, tak nie jest, nie. O, właśnie ostatnio z Mają rozmawiałam o tym, że nie mogłyśmy zdobyć tego złota i ona teraz zdobyła złoto właśnie parę dni temu i jej pisałam, że Majka, kurczę, no to jest to właśnie, i ona mówi, że już niedługo ja też będę miała, i także nie ma żadnej klątwy. Majeczka też mówiła, bo tutaj ostatnio przegrałyśmy z nimi 3-0 i teraz i wygrały, i co?
i moja tykarska ma rację.